to o, z rana proszę te jedne piwo. A co, przesyłka do Bercika, ja? A skąd pan wie? Jaki pan? My są chyba na ty, nie? A, no tak, tak, rzeczywiście. To skąd wiesz? No. Jak to skąd? Bo ty jak idziesz do Bercika, to zawsze pijesz piwo, tak do kurażu, nie? A, to już jest na szczęście za mną. To się nie liczy. I on teraz jest po terapii grupowej i w ogóle się już nie boję Huberta Dworniaka. Ja, to się nie boisz. To jakbyś go się nie bał, to byś dla nie pił te. A, no ale naprawdę, no, uwierzcie mi, chłopy, to działo. Ja jest teraz szczęśliwym, wyluzowanym człowiekiem, który się całkowicie pozbył strachu. A te piwo w robocie to co? To jest inotyn, alkoholizm, a nie strach. Ale to z alkoholizmu się dożyć, nie to pół biedy. No, to piwo piwem, a robota robotem. Aha, bo bym zapomniał, panie Alois, tu mam taką do pana... rzecz, może to pana zainteresuje, proszę bardzo. O, co to jest? Teatrzyk dla dzieci. No, Poczta Polska urządziła taki teatrzyk, taki konkurs na teatrzyk dla dzieci, nie? No i co ja bym miał mieć z tym wspólnego? No jak to co, chłopie? No catering chyba, nie? Już bierz dostawcą piwa. Takie dzieci na tym konkursie to też się muszą napić, nie? Ale nie, no chodzi o to, że ten konkurs jest przewidziany dla firm. A Szynku Alojza, no to jest tako choćby firma, nie? Tako firma. No niby firma. No i teraz firma Kiero urządzi najlepszy teatrzyk dla dzieci, dostowo 5000 zł w nagroda, darmowo reklama na znaczkach i darmowo reklama na kopertach. 5000 zł? 5000 zł, panie Alojz. Niech się pan nad tym dobrze zastanowi, a ja tymczasem idę na rejon. No, zdrowie. Nie, no to ja w to wchodzę, ty. Do widzenia. I jeszcze reklama na znaczka. Andzia! Andzia, kaj śniadanie! Jasnych win, wszystko trzeba samemu. Po mleko. No, miałeś iść po mleko, ale już jak nawet wylos. I no jak człowiek może iść bez mleko, bez śniadania, no? Po mleko, bez śniadania chciałeś powiedzieć. Coś ty mi tu zrobił za bałagan. Berci go tu przed chwilą sprzątała. Jerunia, ty się zgorszą. Zostaw to! Bo co? Ty się zgorszą, jak ten Steiger trzymała, wiesz? On też był taki poukładany. Ty wszędzie, no, porządek i porządek. A po prostu to nie jest żaden nieporządek, no to jest twórczy nieład. No ty zostaw mi to! Tacy ludzie jak ty w takim porządku, to muszą być strasznie nudne, wiesz? Nudno, je? Tak. Ja na szczęście w swoim życiu, wiesz, a w zasadzie na moje nieszczęście spotkała bardzo interesującego człowieka. Ty! Ida! Cześć, Bęcik. Dobrze, że jest, Byszek. No. Idziemy do Alojza. Wiesz co, mam wrażenie, że Alojz cały przychodzi do ciebie. Znaczy, jak cały Alojz? No, cześć, można, nie? Cześć, Berci. Cześć. No. Dymy. Ty zaraz, panowie, czy ja dobrze zrozumiałem? Wy chcecie wystawić tutaj Królewnę Śnieżkę? Ja, ale dokładnie czy, tak. Czemu akurat Królewna Śnieżka? Czemu? No, bo my to już kiedyś wystawiali, nie? My kiedy? Zaraz. Nie wystawiali. Nie wystawiali. Próbowaliśmy wystawić. Nie pamiętasz do tego księdza, no. Ach, co to przychodzi? Umówmy się, że pamiętam. Ale Bercik, spodobał ci się. To o taki mały krasnalak, co to dziubią tymi małymi kilowkami w kopalni na dole. No coś takiego jak u ciebie. Nie, przepraszam bardzo. Czy wy mnie chcecie obrazić? Nie, skąd? No to nie, czemu Pieruna akurat, żeście wybrali taką bajkę o takich karakanach, co pod ziemią robią? Pieruna, jo się wypraszam, bo jo jest wzrostu średniego, jo to mu w dowodzie wpisane, jo się to sam załatwił. No, tak jest, tak. Siadaj, panie średni. Ty, Gerard, właśnie. No. Czemu Śnieżka? Jest, nie wiem, no bo mi akurat taki pomysł podogowy, no. Gerard, ale ja się tyś chciał coś spytać. Czemu akurat ta? Czemu?
Czemu tak nie szkoda? Czemu? No bo to jest bajka, która ma bardzo wiele wartości dydaktyczno-literackich. Rozumiesz to? O. Jak? No, tak. Przepraszam bardzo. Tak, pani Aniu. Co to ma znaczyć? Salon masażu Królewna Śnieżka. A nie, to jest, sorry, to jest moje, nie? A, to o to chodzi. Grab teraz już wszystko rozumia. Co wy tu knujecie? Nie, nie, no dobra, nie, muszę przyznać, że najpierw rzecz wlos ta ulotka, a dopiero potem mi wlos do głowy ten pomysł, żeby akurat wystawić taką bajkę. A Kajwy to chcecie wystawić? No jak to Kaj? We w Domu Kultury. Wy? Ja, my. Ty, a co wam się nagle stało? Co? No nic się nie stało, po prostu chcemy podnieść naszą kulturę osobistą na jeszcze wyższy poziom. No dobrze, brawo. No do co chyba, widzisz, nie? Do tej pory się nic nie dzieje, nie? No wydaje się, to jest normalne, ale tu jest ukryty jakiś podstęp, ale co? Ale nikt nie jest ukryty. Andzia, my no chcemy zakosztować tej pięknej sztuki teatru Atenoim. I bez to zaproszą wszystkich teraz do Alojza. A, to o to chodzi. Nigdy w życiu, nigdy w życiu. Dobra, możemy zostać tu, Kej. No. A co byście myśleli, że ją stąd wypuszcza? Ja teraz pójdę do kuchni i będę podsłuchiwać wszystko, co wy tu godzicie. I nie ruszycie mi się stąd. Tak, tak, Andzie, dobrze, dobrze. No. Ty, chopy. Tak doprawdy to o co chodzi? Okie, to jest proste. Chodzi o to, żeby my to wystawili w sztukach pod szyldem szynku Alojza, rozumiesz? No dobra, no i co? Jak to? Bo jak wygląda ten konkurs, to mam przez cały miesiąc piwo za pół ceny. Jarunie, to o to chodzi, to się zarota mi rygoda. Andzia, Pudzino tu. Wiesz co? Byda aktorym. To jest doprawdy wyższy cel. Nie możesz mi tego zabronić. Chodź do tu. Ja wiem, że nie mogę. I to jest prawda. Ale przeczuwam, że powinnach. No. Nie no, chwila, chopy, nie no. To jest jakiś horror, to jest granda. To nie jest żadno bajń do dzieci. To jest jakiś horror pieruński, no. Ale o co ci się rozchodzi? No, wiecie, co tu piszą, no. Przepraszam bardzo. Co tu się dzieje? Andzia, no widzisz, dobrze, że dzieje. Słuchaj. No. Chciałabyś mieć dziewczynka. Co? Nie, czy chciałabyś mieć dziecko, no. O. Nie no, czekaj inaczej, no. Bo tu chodzi o to, że tu jest taka królowa, która chciała mieć dziecko. O, wyobraź się, że ona chciała mieć dziecko białe jak ten śnieg, rumiane jak krew i o włosach czarnych jak heban. Bercik, no ale to się tylko tak mówi, że włosy czarne jak heban. A co wy fandzolicie? Czy wy doprawdy tego nie widzicie? Czy tak wygląda dziecko? No, widzieliście kiedyś dziążka, która by miała białą gębę pokrwawioną z czarnymi kudłami? No, no czekajcie, tak wygląda królewna Śnieżka? Przy co? To nie jest bać do dzieci, to jest jakoś noc żywych trupów, no. Będzie no spokojnie. Zbyszek Borek, tak się ino godo, weź mu Andzia, powie, że tak jest, no. Wiecie, co najfajniejsze jest to, że wy naprawdę czytacie ta bajka o tej królewnej Śnieżce. Myślę, ale jakieś głupoty to robicie. Bo to się tak naprawdę godo, o tych włosach, o tej krwi, o tym wszystkim. A poza tym, Bercik, to jest bardzo ładno baśń braci Grimm. Tak, tak jest, bardzo ładno baśń. Ty mi tu fandzolisz, czekaj, tu jest zło macocha, jeszcze lepszy model. O, wyobraź się, że ta pieruńska małpa w czerwonym kozała temu, no, no, temu feśtrowi. Komu? No leśniczemu. Kozała wziąć tego żywego trupa, zaprowadzić go do lasa, tam go zakatrupić, wyciągnąć i serce, przynieść te serce do domu. No chopy, jak my to pokorzymy tym bajtlom, to będzie do nich coś gorszego niż ten cały pieroński internet, o którym tela godają, no. No ale przecież siadaj no tu. Słuchaj, to jest teatr i to wszystko idzie tak pokazać na niby. Bardzo przepraszam, jo ty Śnieżki grą nie byda. Jo się nie dą wychlastać serca w lesie. Ja na baś do kardiochirurgów. Bercik, zrozum, że aktorowi żaden nie wychlasto serca na poważnie. Ty się chopie nic nie znasz na aktorstwie, rozumiesz? No. No. Naprawdę, to nie jest na poważnie. Ja się bardzo cieszę w takim razie, że to grocie. No powiedzcie, kto będzie grał ta Śnieżka? No, Andzia, no my myśleli, że to ty. A? No właśnie. Chwila, jak chcesz, co? Ty się są swoja baba poślij do lasa, żeby mi serce wychlastali, a bo ja został w spokoju, dobra? No. Nie wiem, to z prawa Słuchajcie, obcy, bawcie się w taktorstwo sami i ja w tej bajce nie grum. Dobra, słuchajcie, jeżeli się Bercik boi, to Gerard, to ty zagrasz królewnę Śnieżkę, a ja zagram tą złą macochę, dobra? Zbyszto, ajo. A ty?
Ciebie tutaj jest tak dużo, to ty zagrasz 7 krasnoludków. A to ja będę miał dużo tekstu, nie? No dobrze, a kogo będzie grać? Bercik? No, a Bercik, a słuchajcie, a Bercik może zagra tego leśniczego. O! Co? No co cię tak kręcisz? Bo się wczuć nie mogę. Jak to wczuć? A ja czuję, że ja jest aktor przodowy. No i co? No, jak ja się mam zagrać ta rola tego leśniczego, jak ja się w to nie wczuję? Ty, a może ja powinien zagrać rola tych krasnali, co? O, widzisz, krasnale to jest bardzo dobry pomysł. Ja ci powiem, bo ty byś pasował na takiego krasnala, bo one byli górnikami, a tyś też jest górnik i wtedy mógłbyś się wczuć. No w rola hajera przodowego ja bym się wczuł, ale pieruna, no w krasnala. Andzia, no powiedz mi, jak człowiek średniego wzrostu może wczuć się w rola takiego karakana, no? No nie, no. Ja muszę zagrać leśniczego i no jak ja to mógł zagrać, jak ja w życiu nie był leśniczym, no. No, Beci, no to masz problem. No przecież specjalnie nie zostaniesz leśniczym dla tej roli, nie? No. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Królowo, tyś jest najpiękniejsza gwiazdy na niebie, ale królewna Śnieżka jest piękniejsza od ciebie. Brawo, Zbysiu! Aha. Widzisz, i tak musisz próbować. Tam gorolskie metody. Co gorolskie metody? On wcale nie jest wiarygodny jako ta złokrólowa. Tak? Ja muszę być leśniczym. Kurczę, żeby jakiś mundur skądś skombinować, no. Czekaj, mówisz mundur? A może da się coś załatwić. Tak? Tak. Ktoś jadł mojego talerzyka. Ktoś spał w moim łóżeczku! Ktoś pił z mojego kufelka! Kipuś, żeś jest bardzo dobrym aktorem. No, czekaj, bo mi. Pan mi wibruje, słuchaj. Halo! No? Co? A cześć, cześć, co? Mundur chcesz? Mundur. Czekaj, dobra, za pół godziny może być? Ja, dobra, no, cześć, dobra. Ktoś pił z mojego kufelka. Słuchajcie, lecę do Petloka po mundur gajowego. Do tego pasera? Kopię. On ma